każdy dzień wygląda prawie tak samo, czyli trzeba się budzić. Pierwsza rzecz, zabieramy catering od bodyci, który codziennie czeka na wycieraczce. Trzeba się ogarnąć, coś może w jakimś toalecie. Jakby co to jest, czy ja jestem gruby i powiem wam szczerze, że dobrze nalany. Kategoria wagowa do 93 kg. Zaczynałem trenować mocno od 102 i tak spuchło mi mięśnie, że waży 106 kg. Także 13 kg do zrobienia dla kategorii. Całe pyszności. Zobaczcie teraz, jak wygląda lodówka prawdziwego fajtera. Dobra, wczoraj przyszła nowa, bo tam była zastępcza, stara się zepsuła. Także nie oceniajcie mnie. A to jest mój taki cheat, który robię w postaci Coli Zero czasami. Jak mam już taką wielką ciśnienie na cokolwiek. To są poranne dawki smakołyków. Proszę, wszystko tu Dr. Natural od Pawła Giełka. Pomógł mi wszystko skomplementować, bo dla mnie w ogóle te nazwy, które Kuba Mauryś mi dał na rozpiskach. A propos, fantastyczne rozpiski, jeżeli chodzi o suple. Jak brać, co, kiedy. Całe diety, wszystko rozpisane, a to jest tylko kropla w morzu, jeszcze nie mam absolutnie, myślę, że to jest połowa rzeczy skompletowanych, które, no nie wiem, co te gumy to robią, skompletowanych, które potrzebuję, także jeszcze dużo rzeczy więcej niż to, a generalnie ten, Kuba Mauryś style, ocet jabłkowy na odkwaszenie, codziennie przecinanie. Co Pringlesy robią w kuchni? To jest szafka mojej dziewczyny. TV paka. Zjadłaś hity! To jest życie niesprawiedliwe. Ona może jeść absolutnie wszystko i wygląda dokładnie jak sama cały czas. Jak ja bym odżywiał się tak jak ona, 120 miałbym problem, żeby zrobić limit. I wyglądałbym jak Buttermin. No oddaj zabawkę. O, jaki kogo zdobywca. Może śmieszny. Z pies antydepresant. Patrz na niego, mi się śmiać. To jest kubek, który dostałem od Bogusia Łobacza. Sam zrobił. Mosto Legia i takie różne fajne momenty w ostatnich fajne momenty Legii Warszawa. Kownacki, duszony niemiłosiernie od tyłu Mataleo przez Arka Malarza podczas meczu z Lechem w Warszawie. Wielkie kontrowersje, awantura. Boże, jedyny. Nie oglądam ukrytej prawdy. No ty siedzisz przy tym. Cicho tam. Jak się ma kaca, to nie można tyle krzyczeć. Zdyskredytuję moją dziewczynę. Wjechała wczoraj butelka wina. Zazdrość. Poranna dawka te fanturki. Jedziemy do S4 Fight Club na pierwszy dzisiejszy trening. Dzisiaj trening w dużym luzie, bo mam tylko leciutki tlen, ale wczoraj miałem bardzo dwa takie mocne treningi. Pierwszy na basenie pod okiem Staśka i Wojtka i naprawdę się tyram tym basenem strasznie. Woda męczy. Potem po południu zrobiliśmy trening obwodowy, taki do odcinki tak naprawdę, bo najpierw air bike na maksa, gdzieś tam w beztlenie, potem wchodzimy od razu w pracę zróżnicowaną i cały czas podpięty pod pulsomet, mieliśmy sprawdzać, jak reaguje na moc obciążenia, żeby też określić progi wyjściowe do pracy i na czym się teraz głównie skoncentrować w tym pierwszym okresie mocnych treningów. No i trener, główny trener Piotrek Jeleniewski nie do końca był zadowolony z tych wyników i ja sam też czuję, że to jest jeszcze naprawdę daleka droga do formy, tak aby móc spokojnie na macie rywalizować, walczyć, nawet treningowo, już nie mówię już o startowej. Nie, więc trochę taki wczoraj byłem podłamany tym, co się wydarzyło i jak zareagowałem na zmęczenie. Czy coś zrobimy, tomografię i zobaczymy teraz. Słuchaj, a czy ja mogę do ciebie przyjechać po 12 chwilę? Możesz. Super ekstra. To jest plus mieć dobrych ludzi naokoło siebie. Dzwonię do kliniki MML, załatwiam szybko tomografię. Teraz pomyślcie, ja wiem, że to jest średnio sprawiedliwe, ale jakbym miał zrobić to na polską służbę zdrowia, myślę, że mniej więcej po walce prześwietliłbym sobie tego kciuka. Największy tur spośród wszystkich. Widoblogi się kręcą. Co to za kamerę? Widoblogi się kręcą. I tak będę. Teraz już długo, na stałe w zasadzie. Co za nieszczęście. Dzięki.
Uwzględnię to. Piotrek, VBET, łączna spacja. Wideoblogi. Raz w tygodniu. Ubrałbym się na to, jakbym wiedział. Prosiłem, żebyście się już rozgrzewali. Ty, gdzie, kiedy powiedziałeś to? Napisałem ci, że przyjdź o 10 już się rozmawiam. Kurwa, gdzie mi napisałeś? A wiedziałem, że ty jesteś jego szwagrem, więc go poinformuję. Nic nie mam, bo dobra, idź się wczoraj... przebierać, nie ma czasu. Do 10.20 kurwa, że on nie jest, że kurwa tego pana. Zadzwonię do ciebie. Kiedy? No zaraz, no weźcie, już. Ale kurwa, ty ciśniesz mi i kurwa, jak nic nie informujesz. Dawaj, dawaj. Gdzie mam coś napisane? Pokaż mi. Ty Kamil, ja mam ten, ja tylko jebajka mam zrobienia. Miałem zrobić lekko po wczorajszych dwóch treningach tlen, a trener Kamil nalega, by zrobić lekką technikę. Szczerze powiem, że wolę robić technikę, a więc szybciutko z Piotrem dogadaliśmy jedynieckim głównym trenerem, żeby zrobić szybką technikę. Także jaram się tym bardziej niż pedałowanie na rowerze. Nie, twarz. Teraz kontakt, o, 10 razy proste plecy. O, właśnie nie tak. Właśnie nie tak. Co, ale to jest bezpośrednie głowy. Ale biodra do góry ma. Nie wyciągaj mu pana. Co? Nie wyciągaj mu pana. Tu i teraz tak jakbyś dwiema rękami popracować, to zepchnąć na bok i wysuwasz. Tak, i tyle. Pinkie Pie. Specjalne życzenie mojej Julki. Dobra, przechodzimy do techniki. Będziecie mieć czarny pan na pół, jak to powiem. I jest już niewielki. Ten to wybrał ligę, bało. Proszę kręcę. Nagrywaj, nagrywaj to, co się wydarzy za to. Zobacz, co się wydarzy zaraz. O, nie, ja tego nie zrobię. Zrobię. Podchodzisz ciasno, o. I starszy, bo za dobry ten. Nic mnie to nie okrzepnie, dopiero po walce to się nie okrzepnie. Jak pierdolnie to jest taka szansa. No dobrze, dobrze, słyszałem się. Robi coś jeszcze południe? Jadę na tą rehab, żeby mi powstało. Mańkut! Mańkut! Robota! Ale kuj, kuj, kuj! Dawaj, dawaj, pracuj, pracuj! Dociąż, dociąż, dociąż go teraz! Ale szerzej, szerzej! Dwie minutki! Nie prostuj się! Tak, tak, spójrz. Dawaj, 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 obijaj, obijaj, cały czas robota, obijaj! Obijaj, cały czas! Oznaczone. Ułożenie troszeczkę modyfikowane. Dobra, oj, spoko. To nie mój pierwszy raz, jak twarz zostanę. Prawa ręka, tak? Tak jest, tak jest. Było pęknięcie? Coś pękło, no. Tylko to musi lekarz zobaczyć. Na szybko jeszcze oczywiście ortopeda będzie oglądał dokładnie to zdjęcie, ale jest pęknięcie na małym palcu. To było 3 tygodnie temu, więc zaczęło się zarastać. Zobaczymy co dalej. Na razie trochę boli, ale nie przeszkadza w treningu, także drobny uraz. Ustalmy, że w tym sporcie nie ma nikogo zdrowego, kto wychodzi do klatki bez żadnego urazu. Ja przypuszczam, że wyjdę i chyba będę miał milion, co oczywiście nie wpływa na walkę. Trzeba się bić, tak czy inaczej. Słuchajcie,
To jest człowiek, którego nienawidzę przez godzinę, kiedy łapiemy się w takich zajęciach, szczególnie jak wjeżdża na stopa, ale po godzinie przychodząc tutaj naprawdę mega, już przytyramy całym tygodniem treningowym, czuję się mega zajebiście, mega rozluźniony, na kręgosłup nie boli, ręce nie bolą, nogi nie bolą. Pięty nie bolą. Pięty nie bolą, cudotwórca jeżeli chodzi o fizjoterapię. Morda w kubeł? Nie będziecie to nic zajebić. Czekajcie, się dopiero zaraz zacznę. To nie ma nic wspólnego z masażem. Teraz zobaczycie. Ciężko, no. To ci będę mówił, no. Niezadowolony jestem w ogóle. Najpierw 3 minuty airbike'a w tlenie. To już jest fajnie. Potem 2 minuty max robisz do odcinki. No to wiesz, jak ja zrobiłem pierwszą, to po tych 5 minutach na tym airbike'u, w tym 2 minuty, wiesz, w gazie na maksa, to ja jeszcze jego będę przytomny. Ale przyjemność. Nie odklepię. Nie nawiedzę tego. Ale będziesz w gotowości. Jak będzie ci kopał błytkę, to będziesz przygotowany. Dokładnie, kurde, ja nie będę ten, w ogóle rękawic nie zakładam. Uciskam. Będę mu robił te chwyty. Wszystkie twoje. Jakieś pasowanie ci muszę zbierdać. Egzamin przejść. Biały pas. Sprawianie bólu. Kurwa. Mamy. Aż mnie zapiekło. Od razu jakie zakresy. Wszystko chodzi. Wszystko działa. Wszystko. Słuchajcie, najgorszy moment tych wszystkich zabiegów to jest. Generalnie wszystkie powięzie powinno się od stóp gdzieś tam zacząć rozluźniać. Jest najgorsze co może być. On po prostu powrócił. A myślę, że to jest dobry moment, zanim coś się wydarzy, to jest spektakularnego, aby zakończyć może tego wideobloga na dzisiaj już. I zapowiedzieć, że do walki raz w tygodniu na portalu Łącz Nas Pasja będzie wideoblog z tego wszystkiego, co dzieje się w tym moim życiu przygotowawczym. Myślę, że nie tylko mata, ale też tak ogólnie trochę lifestyle'owo. I tego, i oglądajcie tą Łączna Pasja. Nie! Aaaa! Nie życzę, znaczy życzę, kurwa, niektórym życzę tego. Bez nazwisk. Mogłem zostać, kurwa, jakimś, nie wiem, kurwa, księgowym.